Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna produkcja. Parę lat temu, no dobra, parę ładnych lat temu grałem w taki tytuł, który nazywał się Legend of Grimrock. Potem też grałem w dwójkę i to jest chyba najbardziej trafne porównanie tego, co dzisiaj wam pokażę. W systemie u góry w prawym górnym rogu zamieszczę jeszcze podobny tytuł, a mało znany, waporum. Jeżeli lubicie taki gatunek, to też tam zapraszam. O co chodzi tym razem w tej produkcji? Pamiętacie może takie stare podziemne crawlery, gdzie skakało się jakby po polach, obracało się widok tylko na boki? tak skokowo i w ten sposób przemierzało się jakieś tam lochy, ziemię i tak dalej. Chyba dla starych graczy przypomni się tutaj tytuł nazwany Eye of Beholder. Ostatnio moje oko, nie Beholderowe, przykuła podobna gierka, ale bazująca na dzisiejszych możliwościach graficznych. Operencja, the Stone Sun, albo Uperencja, jak to woli, bo NPC, postacie fabularne też w tym tytule mówią nazwę tego uniwersum przez U. I jest to wyraźnie nawet w napisach podane. Za aferę odpowiada tutaj węgierska Ekipa Zen Studios, która do tej pory zajmowała się robieniem gier w stylu Pinball. Takie tytuły, gdzie wiecie, uderzacie w piłeczkę latającą sobie po stole, jak w starych automatach w barach się klepało takie automaty na boki, ale zrobili też fajnego Castle Storma, który kiedyś gdzieś tam dawno, dawno temu pokazywały. Ich nowa gierka, Uperencja, pojawiła się 29 marca 2019 roku. Jest to klasyczny skakany RPG, trochę turówka, trochę dungeon crawler. crawler. No, najczęściej porównać to można po prostu do popularnego Legend of Grimrock, który ten gatunek, styl gier Wrócił jakby po wielu, wielu latach i stał się dość popularny, ale w wypadku tej gry, utrzymując to w klimatach, powiedzmy, trochę miksu najróżniejszych jakichś uniwersów, wierzeń, spotkamy klimaty druidów, klimaty bliskowschodnie, trochę nieumarłych, demony, smoki, i różne tego typu sprawy. Raczej nie trzeba mówić, że jest to produkcja dla jednego gracza i co warto zaznaczyć, nie wygląda to na wczesny dostęp, tylko na pełną produkcję, czyli. Wydaje mi się, że możecie śmiało nazwać to recenzją. Senka, cenowała na ekranie, grę dostaniecie po 108 zł na Epic Game Store. Na G2 ofert można szukać, są klucze na Xbox Live'a, na region europejski po 100 zł, jednak jest to, no, chyba forma jakiegoś preordera. Przypominam, że Xbox Game Live oferuje posiadanie gry jednocześnie na konsoli i na pc. Jeżeli nie jest to jakiś wybitny ekskluzyw, chyba na pewno część z was odpali się tutaj w stylu oho, mhm, uh ehe. -huh, Epic Game Store, no to nie kupuję. Szanuję wasze zdanie, jeżeli tak twierdzicie, jednak muszę przyznać pewną rzecz i uświadomić was pod jednym względem. Epic dba o to, by na ich platformie były gry bardzo ciekawe, jakieś w bardzo sposób oryginalne. Nie dopuszczają tam przeciętniaków i krapów. Niemal każda gra, jaką testowałem na Epicu, była przynajmniej dobra, ale jednocześnie te kilka gier miało małą wadę. Kiepski endgame, czyli ciekawy początek, a potem końcówka gry, no już była trochę średnia. Zobaczymy jak tym razem w Operencji wyjdzie. Fabułem przedstawia nam początkowy filmik. Operencja to kraina magii, czarów, fantastyki, gdzie sny się spełniają. Niestety tę wspaniałą krainę napadł w pewnym momencie potężny smog niszczący wszystko na swojej drodze. Ludzkość upada pod naporem jego pazurów i ognia do momentu aż pojawia się bohater Attila. Na początku poznajmy dwóch bohaterów, którzy rozmawiają ze sobą przedstawiając kolejne elementy wątku. Co zadowana na start w operencja to polska wersja językowa zrobiona z całkiem niezłą dbałością oraz bardzo ciekawa praca kamery, czyli powiedzmy mamy taką swobodę w tym gatunku gier, niż mia miało to miejsce na przykład w Legend of Grimrock albo Vaporum. Tutaj możemy Patrzeć dowolnie jak chcemy, a chodzimy sobie po prostu w USAD po tych takich jakby polach. Ogólnie start w oponencja to jakaś forma przystani, a nie zamknięte ruiny o ustalonych korytarzach, więc trochę bardziej otwarcie. Tutaj mamy swobodną, wolną kamerę, dalej poruszamy się w USAD, skacząc po tych polach, jak mówiłem. Dialogi dodatkowo możemy ustawić, by automatycznie gra przeskakiwała do kolejnego dialogu, lub byśmy musieli wszystko robić to ręcznie, na przykład klikając. Całkiem spoko opcja. Początek gry jest jedynie w tym w którym gra wskazuje nam opcje i daje ogromne pole do swobody na niskim stopniu trudności, żebyśmy się nauczyli co jak? Dopiero po zaliczeniu tego wstępniaka poznajemy kolejną scenkę fabularną oraz opcję wyboru nowej rozgrywki. To ten początek z tymi bohaterami na początku z tym wielkim bohaterem, który walczy ze smokiem, to jedynie powiedzmy nawiązanie do fabuły. Później rozpoczynamy grę samemu, na przykład na normalnym trybie lub trudnym, gdzie nie mamy minimapy, znacznie. A rozgrywka nawiązuje mocno do klasyków tego gatunku, co fajny stopień trudności możemy podzielić sobie na trzy części. Na przykład trudno będzie z mapami, ale łatwiej będzie w walce. Oraz no na przykład będzie trudniej pod względem nieodwracalnej śmierci. Możemy wybrać trzy trudne stopnie trudności, a możemy sobie wybrać na przykład jeden łatwy, dwa trudne, albo wszystkie trzy łatwe. Bardzo spoko doceniam taką opcję, wydaje mi się, że można sobie tutaj wszystko dopasować. Kolejny etap to również całkiem zaawansowana Kreacja naszego bohatera, opartego o klasę, jedną z trzech, wygląd. Tutaj trochę słabo, bo w sumie to tylko skin, ale dalej wybieramy mm, pochodzenie. Mm... Z bonusami, atrybuty, talenty tego typu rzeczy. Co za tym idzie, tworzymy faktycznie customową postać, a nie jakąś z góry narzuconą. System walki zasługuje tutaj na plusa, bo no, jest powiedzmy dość ciekawy, odmienny. Nie jest dokładnie taki jak we wspominanym np. Legend of Grimrock. Już chwilę po starcie gry walczymy z dwoma potworami. Dowiadujemy się, że mamy trzy linie, na których przed nami mogą stać przeciwnicy. Oczywiście, a takie, jakie zadajemy, mają różne efekt, jeżeli przeciwnik stoi blisko. Blisko albo daleko, na przykład na dalszy dystans lepiej działają jakieś laski magiczne, ewentualnie po prostu atak dystansowy, na blisko lepiej działa no, walka wręcz. Dowiadujemy się o rodzajach ataków, liniach atakowania, rodzajów obrażeń, szansie nakryta o tym, ilu przeciwników atak może trafić, że jedne są lepsze na dalsze linie, inne lepsze na przednie linie, oczywiście boostowanie swoich bohaterów, czy też ich leczenie, jakieś usypianie, ogłuszanie, tego typu rzeczy. Klasycznie musimy decydować, jakie ataki. Używać które, w jakich turach, bo mają oczywiście czas odnowienia się oraz balansować dostępną energią. Inteligencja przeciwników, czyli powiedzmy sztucznej inteligencji w grze, powiedziałbym, że na normalnym jest okej, okay, grę po prostu przechodzimy, jest troszeczkę tam pod górkę miejscami, chociaż czasami bywa też za łatwo, więc warto sobie zdecydować czy ten stopień trudności walki nie podkręcić, czyli przeciwnicy, no w miarę na tym normalnym myślą, ale można ich bez problemu zagiąć, na trudnym jest już dość hardkorowo, bo przeciwnicy idealnie wykorzystują danej mu umiejętności. Cieszy fakt, że mag na przykład boostuje swoich kolegów, a na froncie na przykład używają okrzyku powodującego obowiązek atakowania właśnie jednej jednostki, przez co na przykład łucznicy z tyłu cały czas do nas strzelają, nawalają tak dalej. Co bardzo fajne, uperencja nie toczy się wyłącznie w ruinach podziemnych, zatopionych zamków, wychodzimy również na powierzchnię, a później w kilka jeszcze innych światów. I to jest powiedzmy tak, raz podziemia, raz otwarty świat i tak na zmianę. Łącznie gra starcza na dobre kilkanaście godzin, wydaje mi się, że 12-13 spokojnie. Nawet więcej, jeżeli wejdziemy we wszystkie kąty, znajdziemy wszystkie sekrety i zrobimy powiedzmy takie minimalnie troszeczkę side questy, czyli na przykład to, że musimy pozbierać na początku gry ciężarki do pewnego mechanizmu, który otworzy nam dodatkowe pomieszczenie. Jeżeli bawimy się w takie małe detale, wracamy gdzieś tam jakieś skrzynki, klucze pootwierać, wydaje mi się, że gra jest całkiem długa. Zadowala fakt, że ten tytuł wprowadza też sporo nowości do swojego gatunku. Poza klasycznym ekwipunkiem, wybieramy nowych umiejętności czy atrybutów. Do postaci dostaniemy też koło przedmiotów pod kontrolę. No, pod klawiszem, wiecie, control CTR, tak? E, na przykład dostaniemy łopatę, która leciutko emonuje mocą i wskazuje nam odległość do ukrytych na bardziej otwartych przestrzeniach skarbu, więc dodatkowo jeszcze możemy wykorzystać przedmioty, które gdzieś tam dodatkowo znajdujemy do tego, żeby ulepszyć sobie treść tej rozgrywki. Uberencja dodatkowo rozwija swoją treść im dalej gramy. Bardzo lubię takie gierki, które oferują jakby nowe mechaniki i funkcje, nawet gdzieś tam w połowie, czy w 3-4 trzech, trzech rozgrywki. Tutaj dla przykładu odnajdujemy w puszczy pająków kociołek w Pierdolniksa, którym możemy robić mikstury używane następnie. W trakcie zabawy, i niektóre te rzeczy są wymagane do tego, żeby przejść dalej grę. Ilość tych przedmiotów jest przyjemna, chociaż często trafiamy na kilka takich samych przebijając się przez lokacje, otwieramy na przykład jakiś sekret, jakąś skrzynkę, a ten piąty klamot, który już i tak mamy. Trochę rozbawiła mnie długość gry, jaką musimy przejść, by w końcu wykorzystać znajdowane złoto. Pozytywnie wypadają bohaterowie, cały czas komentują naszą zabawę, cały czas mają jakieś krótkie dialogi przy ognisku, ono robi nam operencja za swego rodzaju, można powiedzieć, safe point i miejsce do odnawiania zdrowia oraz energii, jeżeli mamy w czym palić w tym ognisku, czyli co jakiś czas musimy też znajdować rzeczy, które można rozwalić na drewno i tutaj to wygląda troszkę śmiesznie, bo czasami... Wchodzimy do pomieszczenia, tam jest masa drewnianych ławek, ale musimy znaleźć konkretny przedmiot, który da nam drewno. Albo na przykład widzimy, że gdzieś są porozrzucane bronie, pancerze, tarcze, ale nie możemy ich wziąć, bo to jest tylko element otoczenia. Są też sekrety, co jest chyba bardzo charakterystyczne dla tego typu gatunku gier i wydaje mi się, że trochę są słabo poukrywane, albo ja po prostu nie znalazłem wszystkich mega ukrytych sekretów. Jednak takie sekrety jak skrzynia w wodzie, którą blokuje tama i możliwość jej otwarcia Chociaż po spuszczeniu wody to trochę tak kiepsko z sekretem, bo po prostu to z góry widać i to z góry trzeba zrobić. No ale bywają takie miejsca, gdzie na przykład jest ściana, którą ledwie inaczej widać w stosunku do innych i możemy przez nią przejść, i tam jest na przykład sekret, no to powiedzmy jeszcze jest sekretem. Są też bociątka co fajne, nie kończące od razu epizodu gry, tylko pozwalające nam jeszcze wrócić i się pobawić z innymi sekretami czy poszukać innych rzeczy, albo też czasami po prostu po bosie zginąć. Myślimy sobie a, no jesteśmy trochę poobijani, zabiliśmy bossa, no to biegniemy po prostu dalej, żeby przejść grę dalej, a tam się okazuje, że są kolejni przeciwnicy. Każde przejście epizodu to właśnie fajnie zrobiona rzecz. Wyraźne pytanie, czy chcemy zakończyć epizod. Pozytywnie wypada system różnorodnych obrażeń, czyli na przykład niektórych przeciwników nie porobimy w ogóle trucizną, inni są podatni na ogień i jeszcze ci przeciwnicy się potrafią często miksować w różny sposób. Tutaj na przykład zaskoczyły mnie pająki które wspominałem, które w pewnym momencie się zjadają nawzajem, leczą się i robią się większe. Tutaj pojawia się decyzja klasy, jaką wybraliśmy i jak rozwinęliśmy pojawiających się kolejnych bohaterów, na przykład wybierając im umiejętności pozwalające atakować od ognia, co ma bardzo wyraźny wpływ też na stopień trudności gry, bo w pewnym momencie lądujemy na przeciwników, którzy są bardzo podatni na ogień, a my sobie na przykład poszliśmy w coś innego. Z materiału może to wyglądać nieco chaotycznie, te całe klikanie, to atakowanie, no bo z czasem po po prostu nie czyta się już opisów umiejętności, tylko używa się za automatu, znając ich efekt, dlatego operencja może być ciężka do obejrzenia, patrząc na te wszystkie detale i turowe decyzje, jakie podejmowałem. No musicie po prostu sobie <grych> zagrać, że tak powiem, sami, żeby to poczuć. Jeżeli chodzi o wady tej produkcji, to moi drodzy. W sumie prawie nie znalazłem żadnych poważnych wad. Jedyne co drażniło to zarządzanie ekwipunkiem. Na początku gry mamy tych itemów kilkadziesiąt i przeglądanie ich bywa dość irytujące, kiedy mamy zakładkę na wszystko. Zamiast mieć linię itemów w poziomie z każdego rodzaju, na przykład z możliwością sortowania względem wymagań czy jakości, musimy wchodzić na przykład do postaci A jakiegoś naszego maga, potem do jego rękawic i dopiero potem może żeby zobaczyć tę rękawicę, dodatkowo kiepsko działa porównywanie itemów z tymi, jakie mamy założone. Czasami trzeba jeden item zdjąć, założyć drugi, wtedy porównać się z innymi, czy wart jest ten pierwszy, czy może ten drugi. Nie jest to bardzo źle zrobione, ale mogłoby być dużo, dużo lepiej wykonane, żeby tego przeklikiwania po ekwipunku było dużo mniej. Na przykład na takiej zasadzie, że po prostu bierzemy przedmiot i wrzucamy go na awatar naszej postaci i on na przykład zastępuje się z aktualnie założonym. Finalnie, bardzo doceniam wstawki filmowe w tej grze, mimo że zrobione są bardzo prosto, jedynie nakładając różne grafiki jedna na drugą, czy po prostu jakaś praca kamery, to mają bardzo fajny klimacik. Z jakiego powodu? Dlatego, że mimo dość no, miejscami statycznej oprawy graficznej, braku jakiejś animacji, czy bardzo zaawansowanej roślinności, autorzy popracowali tutaj dwiema rzeczami, które sprawiają, że te wszystkie wstawki są mega klimatyczne. Po pierwsze praca kamery, po drugie oświetlenie, praca oświetleniem. Również muszę dać lajka like tej grze za to, że możemy do niej wrócić inną postacią. Niektóre elementy Operensja będą inne, np. dialogi, niektóre decyzje, niektóre momenty będą troszeczkę inne. Mimo to no, gra jest liniowa, ale jednak da się ją przejść drugi, trzeci raz. Gdyby porównywać też operencja do innych podobnych gier, np. do Waporum czy Grimrock, ta gra. Zdaje się być najbardziej fabularna z tych wszystkich. Mamy obszerny dziennik, w którym możemy przeczytać masę rzeczy o postaciach, uniwersum, świecie, przedmiotach, przeciwnikach, o wszystkim. Bardzo pozytywna rzecz. Operacja ma wszystko to co miał dobrego np. Legend of Grimrock, ale daje od siebie masę pozytywnych spraw. Przede wszystkim w mojej ocenie dużo bardziej dopieszczony klimat. Przyjemny, mega wciągający oraz dający dużo większą swobodę, Dalej zachowując tę skokowość tego świata, kolejna, finalnie, bo bardzo rzecz to grafika, w mojej ocenie mega klimatyczna, oryginalna. Miejscami z pomysłem na lokację, z wizją tego świata, często zamiast grać, no podziwiałem jak to fajnie zrobiono i chciałem zajrzeć w każdy możliwy kąt każdej lokacji. Dlatego, ostatecznie po chyba 15 godzinach yy, grania i też, no, oczywiście, gadania teraz o tej produkcji, no, operencja na moim kanale ode mnie dostaje zieleń na miniaturce. Tak Taką też bez cienia wątpliwości zieleń. Jest to gra dobra z dużym plusem. W sumie to wiecie co, nie będę też Pierdolił, powiem tak. Brodaty, like, zajebistości dla tej gry. Dla fanów Legend of Grimrock uznaję ten tytuł za pozycję obowiązkową. W sumie jedynie wady, jakie mógłbym większe tutaj wymienić, to obowiązek latania po całej mapie, całej masie pięter, by ponownie coś tam przełączyć. Czasami za dużo jest tego przeklikiwania, bo całym menu, jak mówiłem, bez zmienić jakiś item na postaci, oraz itemy często nie mają też trochę sensu. Na przykład laska magiczna dla maga nie jest lepsza od topora. Bywają itemy, które konkretnie boostują konkretną klasę lub styl postaci, dając jej konkretne szanse czy na przykład konkretne atrybuty, ale bywa tak, że ki z kupą lepiej się nadaje dla łotrzyka niż dwa potężne skrytobójcze ostrza. Ewentualnie jeszcze no, dość duża prostota zagadek, czasami opierające się o przejście do pomieszczenia niżej i użycie jakiegoś itemu, żeby coś odblokować. Te zagadki są trochę za proste. Tak czy siak, bawiłem się bardzo dobrze. No może nieco balans, jeszcze by się tutaj przydało, bo niektóre kombinacje postaci i ich umiejętności pozwalają przechodzić grę dużo łatwiej, kiedy inne skille są kompletnie bezużyteczne, robiąc po prostu zwykłe obrażenia bez żadnych efektów, ale musimy taki bezsensowny skill wybrać, żeby na przykład awansować postać dalej w konkretnych umiejętnościach. Tak czy siak, gdyby gra była na Steamie, dałbym jej dwa potężne lajkacze, a tak no cóż, na razie Epic. Za rok może i platforma parowa. Na koniec klasyczne dzięki 30 sponsorom prowarniczym, którzy sprawiają, że przy ogrywaniu takich gierek mogę kupić sobie puszeczkę Jacka Danielsa, Dzięki Łukaszew, Predio, Izak, Maruc, Guster, Maximo Solini, Arkadiusz, Łukasz Z, Jakub, szpak 77 Cyborg, Kazmomi, Bacior, Latino Kila, Tobilu, Plansen, Cesar Van Kane, Furious, Play the Game, Lucas Art, Elmo 350, Pan Grulik, Aguipe, Gatkilcy, Scott Bank, Mikus, Mata, Meto oraz Bulu. Po prawej macie jak zwykle poprzedni film, a po lewej opcję zostania tutaj. Na dłużej. Tyle.